Witam YouTube, z tej strony Karol, mamy 28 czerwca, piątek. Dzisiaj jak co tydzień aktualizacja wykresu Bitcoina. Na wstępie spojrzenie na moją analizę sprzed tygodnia. Tydzień temu mówiliśmy sobie o trochę historii, o wszystkich strefach, które miały dać wzrosty na potencjalne zakończenie fali czwartej. Mówiliśmy sobie pierw o tym trójkącie, tutaj później o tej strefie ABC. Też tej strefy na ABC nie było zaznaczone, została usunięta, tylko malutki wzrost był. I na falę Y, gdzie była jedna strefa, druga strefa i tydzień temu byliśmy w trzeciej strefie i to też tydzień temu mówiliśmy sobie, jaki to sygnał musi pojawić się w tej strefie, żeby uznawać, że strefa działa. Mówiliśmy sobie o kilku sygnałach, czy to o potencjalnym pięciofalowym ruchu jako impuls wzrostowy, o formacji wzrostowej albo złamaniu tej tendencji spadkowej, którą tutaj rysowaliśmy. Także dzisiaj sobie zaktualizujemy, czy strefa zadziałała, czy nie zadziałała, czy sygnały się pojawiły, czy się nie pojawiły. I zaktualizujemy sobie, czy fala czwarta dalej realizuje scenariusz, gdzie mówiliśmy sobie o tym, że fala Y zakończyła falę czwartą, już będą teraz wzrosty, czyli będzie trwała fala piąta. Także to jest do dzisiejszej aktualizacji. Zapraszam do obejrzenia dzisiejszego nagrania. Ok, zaczynamy. Przed nami wykres Bitcoina, na którym sobie pracujemy cały czas. Fala czwarta. Dla osób, które są tu może pierwszy raz i nie mają tej ciągłości, to przypomnę tylko, że moim zadaniem jest zatrzymać spadek, nazywając ten spadek potencjalną falą czwartą i w tej dużej przestrzeni szukamy sobie dołka po odpowiednich strukturach. I nie chcę dużo czasu marnować na historię. Tydzień temu to omawiałem, jak ktoś chce, to zapraszam. Omawiałem te wszystkie strefy, które już wcześniej sobie wyznaczyliśmy na potencjalne scenariusze, począwszy od trójkąta przez ABC po WXY i kończąc może na XZ. Cały czas mówię o tym, że największe prawdopodobieństwo zakończenia fali czwartej to są przestrzenie w okolicach 55 tysięcy i nie głębiej niż 50 tysięcy. Jeszcze jest taka zasada, o której też wspominam co tydzień, że są przesłanki, które mówią, że jest 60 do 40, że ten spadek jest zbyt płytki i powinien wynosić minimum 51 tysięcy. Więc fala czwarta moim zdaniem trwa. Ostatni warunek, który miał być spełniony w tej strefie, nie został spełniony. Nie pojawił się tutaj w tej strefie żaden sygnał wzrostowy, ani nie pojawiła się formacja wzrostowa, ani nie pojawił się wystarczająco duży wzrost, żeby sądzić, że dołek mamy za plecami. No nie pojawił się żaden sygnał wzrostowy, więc tą strefę sobie usuwamy. Teraz co to znaczy? To znaczy, że moje założenia, iż ten scenariusz jest w grze, drastycznie spadają. Dlaczego mówię, że drastycznie spadają, a nie zostały zanegowane? Tu postaram się wytłumaczyć. Jeżeli faktycznie będzie tak, że ten dołek nie zostanie pokonany i cena pójdzie sobie do góry, to ktoś powie, że no, Karol, mówiłeś, że ten scenariusz został zanegowany, a nie został zanegowany. Możliwe, że tak będzie. Dopuszczam taki scenariusz, że może to się wydarzyć w taki sposób, jak narysowałem, tylko że po prostu opis się zmieni. W jaki sposób zmieni się opis? No, zmieni się w taki sposób, że cała ta struktura przyjmie po prostu trójkąt. Czyli mamy falę A, falę B, falę C, falę D i falę E. Jeżeli faktycznie miałby się pojawić tutaj trójkąt, ja w ogóle o tym trójkącie nie wspominałem wam wcześniej, cały czas mówiłem o tym, że alternatywny scenariusz to jest XZ. Na trójkąt i w tym momencie też nie przychodzę, nie akceptuję tego, że może się tu pojawić trójkąt. To jest dla mnie scenariusz alternatywny, na który przejdę, jeżeli ten trójkąt się narysuje. Więc kiedy przejdę na ten scenariusz? Przejdę w momencie, kiedy faktycznie po narysowaniu fali A, po narysowaniu fali B, po narysowaniu fali C, po narysowaniu fali D, o przepraszam, D i po narysowaniu fali E, będę dopiero tutaj wyznaczał potencjalną strefę na zatrzymanie spadków pod ten trójkąt. Ale musi się narysować jeszcze ten wzrost i ten spadek, więc dopóki tego nie ma, to dla mnie żaden trójkąt tutaj nie istnieje. OK, na ten scenariusz będę przychodził, jak będzie na to pora. Więc na tą chwilę uważam, że zwiększyło się prawdopodobieństwo, że realizuje się jednak ten scenariusz z WXYXZ, gdzie fala Z powinna zejść poniżej dołka fali Y. Fala czwarta najczęściej kończy się na poziomach w okolicach tutaj 55 tysięcy.
No i nie głębiej niż 50 tysięcy jeszcze jest szansa, że poniżej 52 zejdziemy, bo mówię, że są pewne zasady, które mówią o tym minimum spadku. Może ten minimum spadku nie ma dużego prawdopodobieństwa, jest to 60 do 40, ale jednak jest. A więc co aktualnie robię na wykresie? No, przede wszystkim w tej dużej perspektywie będę starał się zaobserwować wyczerpanie fal. To znaczy, że ten pięciofalowy ruch, który kiedyś był dyskusją, bo część uważała, że on jest trójfalowy. Ten pięciofalowy ruch traktuje jako falę pierwszą, ten trójfalowy jako drugą i to, co tutaj spada, to jest fala trzecia i trwa teraz fala czwarta. Po fali czwartej dostaniemy jeszcze jeden ruch piąty i to teraz ten ruch piąty, który się tutaj będzie ewentualnie rysował, będzie dla mnie bardzo istotny, bo będę chciał zweryfikować, może nie zweryfikować, tylko postarać się prawidłowo opisać go falowo. Jeżeli się to uda, to prawdopodobieństwo wyznaczenia dołka będzie miało większą skuteczność. Więc jeżeli będzie się realizował ten scenariusz, że teraz trwa fala czwarta, może sobie narysujmy coś takiego. Jeżeli trwa fala czwarta, to zobaczymy tu przez dłuższy czas prawdopodobnie jakąś konsolidację. Zobaczymy jakąś konsolidację. Po tej konsolidacji wyjście dołem i będę ten ruch traktował, te wyjście dołem, może zaznaczę sobie innym kolorem, te wyjście dołem będę traktował jako ruch ostatni. Po ostatnim ruchu będę oczekiwał albo falowego wyczerpania się po prostu tego spadku, albo sygnału wzrostowego w postaci formacji wzrostowej. Będzie to dla mnie sygnał jako potencjalne kolejne miejsce do traktowania całej tej struktury jako dołek fali czwartej. To jest jeden ze scenariuszy. A scenariusz alternatywny to ten, o którym mówiłem, że faktycznie dostaniemy tutaj trójkąt. O trójkącie będę myślał poważniej w momencie, kiedy ta żółta strefa u mnie zostanie przebita i wtedy będę wyczekiwał potencjalnego dołka fali E. Będziemy mieli taką dużą konsolidację przed wyjściem przez szczyt. Cały czas jestem ustawiony prawidłowo. Te ruchy tutaj nie mają dla mnie przesłanki impulsu w dół, więc na tą chwilę wszystkie ruchy są tutaj trójfalowe i zakładam, że po ruchach trójfalowych przyjdzie kolejny impuls, bo ruchy trójfalowe to są ruchy korekcyjne. Teraz jeszcze sobie wejdziemy wewnętrzne struktury, żeby popatrzeć, co się dzieje tutaj lokalnie. Udało się jeszcze już po przebijaniu praktycznie tej zielonej strefy wyznaczyć tutaj jeszcze w lokalnych strukturach miejsca na dołączenia do shortów. Jakieś lokalne po prostu shorty, to się udało jeden znaleźć. Żeśmy próbowali jeden, ja go zamknąłem ostatecznie w tym miejscu, gdyż uznałem, że prawdopodobieństwo po tym ruchu, że już zobaczymy dołek, jest niskie. Nie chciałem przyjmować tutaj, że może się zbudować trójkąt, ten wierzchołek nie będzie już przebity. Wolę wziąć po prostu część zysku i głowy sobie nie zawracać, ewentualnie jak będzie jeszcze okazja, to będzie kolejna próba. Na tą chwilę przyjmuję, że ten ruch nie jest wystarczającym ruchem trójfalowym i zakładam, że jeszcze ten wierzchołek zostanie pokonany i w tą strefę wejdziemy jeszcze raz. Pierwsze miejsce buy już zostało zaliczone, pierwsze pozycje zostały otwarte i są w zysku. Jeszcze przyjmuję tutaj taki alternatywny scenariusz, że ta struktura się rozszerzy na większą. To znaczy, że mamy dopiero falę A, mamy falę B i teraz jeszcze fala C do przestrzeni cenowej między 60 350 aż 59 500. Gdzieś w tej przestrzeni będę szukał dołka, żeby zrobić jeszcze raz atak na te wierzchołki. To jeżeli kogoś interesują te struktury lokalne. A strefa żółta, która ma podtrzymać spadki, to jest przestrzeń między 62 262 a 63 900. Póki ta strefa nie została przebita, jest zwiększone prawdopodobieństwo na to, że trend będzie utrzymany i będzie kontynuacja po prostu spadków. Możliwe, że do tych 55 tysięcy, o których już mówię. Jak długo mówię? No, mówię od tego momentu, gdzie wyznaczałem pierwszą strefę i ostrzegałem, że jeżeli to jest fala czwarta, to ona jest bardzo płytka.
Najczęściej fala czwarta kończy się właśnie w okolicach tutaj 55 tysięcy. Znaczy nie chodzi tu o cenę, tylko chodzi tu o poziom zniesienia Fibonacciego. Są to poziomy 3,82. Więc fala czwarta najczęściej kończy się na poziomach 3,82 i to chciałbym zobaczyć. Ale nie mogę zakładać, że będzie płytsza i skończy się to trójkątem. Nie mam z tym żadnego problemu i tak czy inaczej będę w wewnętrznych strukturach polował na dołek, bo nawet jeżeli się pomylę, to tak jak mówiłem, te strefy dawały już zyski i były wykorzystane, tak? Więc zamiast siedzieć i czekać, to można powoli po drodze te zyski gdzieś wyciągać. No i to właściwie tyle. Także podsumowując, na tą chwilę przechodzę na scenariusz z zakończeniem fali czwartej falą Z i czekam na te Z. Będę polował na falę Z po zakończeniu tutaj tej konsolidacji, analizując ten ostatni ruch spadkowy, ewentualnie szukając tutaj sygnału wzrostowego w postaci formacji wzrostowej. Na scenariusz trójkąta przejdę dopiero jak żółta strefa zostanie pokonana. Po pokonaniu tej żółtej strefy będę starał wyznaczyć się zakończenie fali E, żeby dołączyć do potencjalnych wzrostów. I w lokalnych strukturach, już w ramach też podsumowania, zakładam, że z tej strefy jest zwiększone prawdopodobieństwo na utrzymanie trendu i będę próbował z niej szukać kolejnych shortów, a na tą chwilę uważam, że strefa może być jeszcze pogłębiana. Czy zrobią to po prostu w ten sposób, czy zrobią to w ten sposób, to już jest drugorzędna sprawa. Pierwsza pozycja otwarta, czy będzie okazja na jakąś kolejną, to jeszcze tego nie wiemy. No i jeszcze dodam, że jeżeli faktycznie narysuje się tutaj pięciofalowy ruch do góry, to będzie to dodatkowe potwierdzenie, że faktycznie mamy impuls i po korekcie będziemy próbować ciągnąć Bitcoina w końcu, bo ta ATH już bardzo długo trwa ta korekta. Wszyscy są wynudzeni, część już zrezygnowana i to bardzo dobrze. Na tym to polega, żeby zrezygnować tych najsłabszych uczestników rynku, dlatego żeby próbować atakować tej pozycjami wzrost. No i tyle. Życzę Wam miłego weekendu. Słyszymy się za tydzień i zobaczymy, czy faktycznie Bitcoin wykonał tutaj jeszcze jeden spadek, czy może przechodzi na tą strukturę trójkąta. Także za tydzień aktualizacja. Trzymajcie się. Jeszcze raz miłego weekendu.